Planszowe premiery, czyli kalendarium, jak zwykle witają Was na początku każdego miesiąca, a wraz z nimi ja, czyli Piotr, który będzie prowadził dla Was to wydanie. Słuchajcie, planszowe premiery jest to odcinek, w którym opowiadam Wam o grach, które no, zapowiedzieli nasi polscy wydawcy. Najpierw napisałem do nich maila, później do mnie oni odpisali, w zdecydowanej większości, żeby nie powiedzieć 100%, dzięki czemu mogę na świeżo potwierdzone info Wam wrzucać, jakie to gry ukażą się w danym miesiącu. Teraz, tak jak już powiedziałem, sierpień 2021. 2024, na tapet nam wędruje. Miesiące wakacyjne no zawsze są takimi specyficznymi. To nie jest czas, kiedy planszówki tu rozpychają się na prawo i lewo, to nie jest ten okres, to nie jest ten czas dla planszówek, nasz czas nadejdzie i będzie miał miejsce pod koniec roku, tak jak pod koniec każdego roku. Teraz niektórzy wydawcy na przeczekanie starają się też pozbyć niektórych gier, dlatego też uważajcie, chodźcie sobie po stronach wydawców, ponieważ ci pozbywają się czasem różnych ciekawych gier Robiąc sobie miejsce na gry, które będą chcieli sprzedać nam pod koniec roku, więc też tutaj taka mała rada dla Was. Ale no właśnie, lipiec sierpień, mimo że są to miesiące wakacyjne, w tym roku chyba troszeczkę lepiej niż w poprzednim pod względem nowych rzeczy ciekawych, które trafiają, które mogą trafić na nasz stół. A mam nadzieję, że takie materiały jak planszowe premiery wam w wyborze i zaplanowaniu napiętego na pewno budżetu w czasie wakacji takie odcinki wam pomagają. Tak więc chwytajcie wasze herbatki w dłonie. Już nawet wcześniej mam przygotowaną i. No i jedziemy z tematem. Wydawnictwo Czacha, potem bo chyba jak w lipcu nic nie wydawało, w sierpniu dostarcza rewelacyjnych, nerdowych tytułów, więc zobaczmy, co tam oni mają. Zaczynamy sobie od gry, może Bridge, ponieważ jest to gra, bym powiedział, taka trochę na czasie, czyli była sobie jakiś czas temu korporacja, która chciała wszystkim pomagać, była taka fantastyczna i w ogóle piękna, wszyscy tam szli, bo ona dobrze myślała, mówiła, tylko że w pewnym momencie zaczęła myśleć za nas, opanowała rządy i właściwie te rządy nie, nie były w stanie wyrwać się od tej korporacji. Ta korporacja nazywa się OHOP i co? No i my w tym momencie jesteśmy tym Breacherem, którzy starają się tę te dyktaturę tej korporacji w jakikolwiek sposób przełamać, więc w grze dla jednej do czterech graczy będziemy po raz kolejny. Chyba Czacha lubi takie klimaty. Były wirtualne rewolucje, inne tytuły jeszcze, które odnoszą się do tego, że coś w przyszłości się wydarzyło i teraz my będziemy albo płynąć z tym nurtem, albo będziemy z tym walczyć. The Bridge jest jedną z takich gier, Kapitalne figurki, bardzo mocno na tę grę czekam. Czekam są nie tylko ja, pewnie też na dodatki do NordGardu. Tak był bodajże ktoś od Czachy na jednym ze streamów, gdzie zadawaliście pytanie, czy będzie do drug NordGardu podstawki. Tam dosyć wymijająco wydawca powiedział, że chyba zobaczymy, albo się okaże, albo nie wiadomo. Zasadniczo stworzył taką, wiecie, aurę, że Anusz Widelec może się wyda, ale na pewno wydadzą dodatki do tego Nordgardu wodzowie i pustkowia. Ja, ktoś był zainteresowany, to mu powiem, że dodatek wodzowie zawiera ulepszenia związane z klanami i obszarem gracza. W pudełku znajdziecie figurki odpowiadające wodzą wszystkich klanów wraz z nową kartą dla każdego klanu oraz nowe dwuczęściowe planszetki modułowe. Super, a pustkowia dodadzą do gry 8 nowych stworzeń oraz nowe Nowe kafelki terenu ze specjalnymi efektami. Dzięki temu jest więcej możliwości rozbudowy mapy. No i spoko. Następna rzecz, która wybicie się spodoba mojej córce, bo ona jest bardzo mocno ogarnięta w takich klimatach morskich, raczej nie będzie w to grała, bo jeszcze jest za mała, ale gra Endeavor Deep Sea to jest gra, w którym naszym zadaniem będzie rekrutacja skutecznego zespołu zaawansowanych specjalistów. Kto to pisał? Rozbudowanie floty podwodnych statków, skoordynowanie strategii, by dopasować cele misji do podwodnych wyzwań, które spotkasz oraz rozwinięcie zdolności swojego zespołu, aby wyżyć jak największy pozytywny wpływ na ocean, który pokrywa naszą planetę, więc eksploracja, ogarnianie zespołu, no też jest to tytuł, w którym chciałbym tutaj się spróbować. Wydawnictwo Yuvi w tym miesiącu mam nadzieję wreszcie dostarczy, bo to chyba już, nie wiem, trzeci raz mówię o tej grze, mianowicie jest to gra pod tytułem Corridor Pac-Man, czyli gra em, planszowa logiczna, która odnosi się do wielkiego hitu z 1980 roku, dokładnie z 22 maja, czyli jest to moment, kiedy Pac-Man pojawił się na świecie, gra wideo bardzo znana i tutaj bardzo proszę, będziemy mogli sobie zagrać w grę, na którą ja też czekam. Nie to, że jestem jakimś wielkim fanem Pac-Mana, oglądałem film czy jakieś tam inne rzeczy, nie, po prostu już tyle razy ją zapowiadali, że chcę tę grę wreszcie zobaczyć u siebie na stole. Jest to gra, w której będziemy mogli kontrolować Pac-Mana, zjeść cztery kulki mocy, zanim nas duchy, które ktoś będzie mógł kontrolować y, nas powstrzyma przed tym wszystkim. Więc Pac-Man nadejdź wreszcie. Wreszcie może też nadejdzie gra potem kwale chyba tak to się mówi, tylko wersja mini. Jest to właściwie taka hybryda kreślanki na 4 w pionie, w poziomie. To jest wersja mini. Polega na tym, że po prostu kamyki będziemy też mogli sobie kłaść na kimś innym, a dokładnie na czyichś kamikach, które ktoś już położył, więc właściwie robimy to samo, czyli staramy się mieć coś w pionie, w poziomie, ale możemy też komuś przeszkadzać, nie tylko... Przeszkadzając mu na plansza, ale również kładąc to, na co on już położył, więc od taka hybryda gry. Bardzo lubię takie rzeczy, szczególnie na wakacje, bo to jest takie łatwe, proste, można sobie szybko, gdzieś tam, nie wiem, czekając na zamówienie, na żarcie, można sobie w to pograć. Bardzo nieprzyjemna sprawa. No. No, na takie rzeczy też czekam, muszę przyznać. Szczególnie tego Pacmana. Wydawnictwo Luke w sierpniu da nam jedną grę, ale to jaką? Na pewno dla tych wszystkich, którzy po prostu lubią bohaterkę Wednesday z multi-ekstremalnie popularnego serialu na Netflixie, którego też oglądałem i całkiem mi się to podobało. Nie tylko ze względu na panią Ortegę, ale Wednesday będzie miała swoją grę karcianą, i tu jest dla mnie takich parę elementów ostrzegawczych, bo niektóre karty są po prostu żywcem, zrobione zdjęcia postaci z serialu, rzucone na karty. No, nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale też mamy karty, które no już przypominają coś, co ktoś starał się zaprojektować, a nie po prostu kopiuj, wklej i dawaj. Zobaczymy, pojedziemy na popularności serialu. Gra dla dwóch do sześciu graczy, czas gry około 30 minut. Nie będzie to jakoś super mega skomplikowana karcianka, wszak jest to karcianka. Zobaczymy, jestem zainteresowany i zobaczymy, jak to wygląda. Nasza księgania wznawia właściwie grę, której fenomenu jakoś niespecjalnie rozumiem, ale z tego co sobie wiecie, patrzę i przypominam, to z jednej strony ta gra miała dosyć prostą mechanikę, bo o gejszach mówię, ale również prześliczne, przepiękne wykonanie i w grze chodziło w dużej części o to, żeby obdarowywać gejsze różnymi prezentami, i w mechanice karcianej zostało to zamknięte, między innymi z grubsza. Poza gejszami, które już były, więc powinienem w teorii powiedzieć to w dziale wznowienia, to. Nie powiem o wydziale wznowienia, dlaczego? Ponieważ do Geish dodają aż 7 mini-dodatków, więc ktoś, jeśli lubi tę grę, która też wcale jakoś droga nie jest, za 3 dyszki można sobie to kupić i chce sobie to rozbudować o 7 mini-dodatków lub którykolwiek z nich, to takie cuda wianki w tym miesiącu od naszej księgarni będą. Uż, taka malutka gierka, a... Naprawdę wszędzie tak gra leży. To jest taki y, tytuł, troszeczkę chyba jak y, wirus, nie mam pojęcia, jak tam ze sprzedażą, ale to jest chyba. Non stop wszędzie gdzieś tam drukowane, wrzucane. Super. Znaczy, że się cieszy dużym powiedzeniem i też nic dziwnego, że wydają dodateczki. Wydawnictwo portal, no tutaj widzę, że bardzo mocno poszło w upgradeowanie swoich gier, w dodatki do gier i wydawanie nowych gier osadzonych w czymś, co już wcześniej wydało. Jest to też jakiś sposób na linię wydawniczą i jedziemy sobie z pokolei, żeby tutaj dla turbofanów portalu nie była krytyka. To było po prostu stwierdzenie faktu. I teraz, bez opici. I teraz idziemy sobie do pierwszej rzeczy: mianowicie mamy tutaj Robinson Crusoe, edycja kolekcjonerska, którą Wam pokazywałem już na kanale GameTroll TV. Mniej więcej wiecie, z czym to się je i co to jest, czyli takie piękne elementy do Robinsona Crusoe dodane, i będzie miała również premiera Księga Przygód. To też jest dodatek do Robinsona Crusoe, czyli Księga Przygód, która zawiera wydane, niewydane, wydane, zebrane i podzielone również w niektórych przypadkach na poziomy trudności przygody do Robinsona Ruzo. Dla tych wszystkich fanów, którzy uwielbiają, kochają grę Masje Darkness 2, która powstała na kanwie totalnego hitus chyba z 2016 roku, czyli taka kooperacyjna gra horror. To bardzo proszę, dla wszystkich tych fanów portal przygotował nie lada gratkę, ponieważ będziecie mieli też dodatki. Fay Folk to jest jeden dodatek, a drugi Bardowie konstruktorzy i stalowe Anioły, a stalowy Anioł, niestalowe Anioły będzie to jeden. Więc Bardowie konstruktorzy i stalowy Anioł, więc. Jeśli ktoś lubi Massive Darkness, no, skoro portal wydaje, to chyba jest tutaj jakaś grupa fanów, to bardzo proszę, w tym miesiącu będziecie mieli święto. Święto będą również mieli ci wszyscy, którzy są fanami Ions End, czyli gry deckbuildingowej i słuchajcie, Wieczna Wojna to jest samodzielna gra kooperacyjna oparta o mechanikę budowania talii, w której karty na każdym etapie nie są tasowane. Czyli jest to taki deckbuilding, który wyjątkowo ma coś nowego do zaoferowania. Kooperacja, nie tasujemy sobie kart, więc jest to trochę inaczej. Gra, która, mówię, no, bazuje na już tytule wydanym w Polsce, IonSense, plus całe tam dodatki. Można sobie też tę grę sprawdzić, bo bardzo często tanio chodzi na Steam jej wersja elektroniczna. Jak ktoś chce, to proszę. Takie cuda wianki od portalu. I ostatnia rzecz, którą portal wydaje, to Dune Wojna o Arakis, a dokładnie jest to dodatek Gildia Kosmiczna. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, co to jest, to już czytam z opisu wydawcy. Wynajmijcie liniowce Gildii, zapełnijcie je fregatami zapewnionymi przez kołam oraz żołnierzy wysokich rodów, dostarczonymi przez Landsrida, jakkolwiek by się to czytało. Gdy wasze liniowce pokonają bezmiar kosmosu i dotrą na Arakis, będziecie mogli rozmieścić wystarczające siły, aby odmienić lesy wojny. Ale czy to będzie prawda? No właśnie, zobaczymy. Dune, wojna o Arakis, jakiś czas temu pokazywana, u mnie jeszcze w angielskiej wersji. Bardzo przyjemny, bardzo ciekawy tytuł, który no, będzie stawał tutaj w szranki z takimi grami jak Wojna o Pierścień czy Star Wars Rebelia. Czy tej grze uda się zaistnieć w umysłach graczy, żeby rzeczywiście stanąć na podium obok tych dwóch znacznych. Tytułów, które już są uznane w Waszych serduszkach i Waszych umysłach, no to oczywiście czas pokaże. Teraz macie możliwość do kupienia sobie dodatku. Rebel. Rebel, muszę przyznać, że w tym miesiącu ma bardzo ciekawą ofertę, a czyli ciekawą na tej zasadzie, że są to rzeczy, które mi po prostu pod gust podpadają, więc zaczynamy sobie od gry, a dokładnie dodatków do gry dla niezwykle dopieszczanych, właściwie co miesiąc coś dla Was jest, do wszystkich fanów gry Shutter Point, Star Wars dokładnie. Mamy tutaj dwa dodatki. Pierwszy dodatek jest to Star Wars Shutter Point, też mi ratunek, czyli jest to oczywiście klasyczny tekst z klasycznej trylogii, jest to tekst oczywiście księżniczki Lei, w składzie znajdziecie, znajdziecie Czujego, Leje, Luka i Hanna Solo przebranych za Stunto oczywiście tych dwóch ostatnich. Kolejny dodatek to jest Star Wars Shatterpoint. Nie przyjmuje kapitulacji, wielki admirał oczywiście to nie powiedział. No i klasycznie cztery figurki w skład tego dodatku wchodzą. Następna rzecz to gra The Binding of Isaac, cztery dusze, poświęcenie zdrady i makabryczna zabawa. O czym jest to gra? Gracze po kolei rozgrywają swoje tury, podczas których zagrywają karty łupów i aktywują zdolności, dzięki którym zabijają potwory. Mi już się podoba. Widzę, że też taka mocna pikseloza. W ten sposób zdobywają kolejne łupy, przedmioty i dusze. Po drodze czekają nas mnóstwo interakcji, będziemy współpracować, wymieniać przysługi, ale też dokonywać spektakularnych aktów zdrady. Oj, to już jest dobre. Zwycięży ten, kto jako pierwszy będzie kontrolował cztery tytułowe dusze i wraz z tym mamy również dodatek, rekwiem się nazywa, więc jeśli ktoś lubi tego rodzaju Rozrywkę. To bardzo proszę, taka gra od Rebela w tym miesiącu jest. Everdel, daleko obrzek, Jakby ktoś nie wiedział, no to Everdel to tutaj właściwie doklejka, która służy w no, większemu zainteresowaniu, ponieważ marka Everdel jest bardzo mocno znana, więc postanowiono wydać grę, która jest w uniwersum Everdela, ale nie jest Everdelem, jako takim, więc mamy tutaj tytuł zupełnie nowy, samodzielny, osadzony w świecie popularnego Everdel i podczas zabawy wcielimy się w przywódców grup stworzeń, które w kolejnych porach roku rozwijają miasto i badają cudowne wody, i badają cudowne wody oceanu. Będziemy budować, żeglować i starannie planować akcje, czyli można powiedzieć chyba nie wiem, to samo z grubsza, ale zobaczymy jeszcze. Mamy tutaj też tym razem nie drzewo, ale latarnię dodaną. Ciekawe, czy będzie się tak samo rozwalała jak drzewo. Na pewno to w tym miesiącu zobaczę. Ło! Wow, 341 jeden złotych no cenią się za tą markę. No dobra, następna rzecz to Rzeka Złota, płyn wraz z nurtem, by zdobyć bogactwo, chwałe i bezcenne doświadczenie, czyli taki typowy Eurasek. Muszę przyznać, że to nie wygląda jakoś z każdej strony mega, ale nie to w każdej grze Euro jest cenne, chociaż muszę przyznać że jakaś tutaj złota rzeka stylizowana, zobaczymy. Jak ktoś lubi takie gry klasycznie na punkty Euro, to, zło, to Rzeka Złota jest dla niego w tym miesiącu. No i tytuł, kolejny Star Warsowy, The Mandalorian, przygody, przygodowa gra kooperacyjna inspirowana serialem o legendarnym łowcy nagród. Gra pod względem takiej, wiecie, stylistyki i obsługi bardzo mocno przypomina Gloomhaven Szczęki Lwa, ale zobaczymy ile tutaj rzeczywiście będzie miała ta gra wspólnego. Dla wszystkich fanów Mandalorianina na pewno jest to nie dla gradka i z wielką chęcią będziecie sobie w to grać. Pewnie u nas na streamie jakoś się pojawi i będziemy sobie w Mandalorian przygody grać. To w tym miesiącu od Rebela. A i zapomniałem jeszcze przecież dodać, bo jakoś mi się tak wiecie, zawinęło jedna rzecz, że Rebel w tym miesiącu też wydaje talizman magia i miecza. Czy na poziomie dystrybucyjnym u Rebela to się skończyło? Pewnie jeszcze w innych sklepach Anusz Widelec może coś tam być, natomiast Rebel ogłosił, że no słuchajcie, na poziomie dystrybucyjnym nam to się wyprzedało, nie mamy tego czegoś, więc cała reszta zostanie pewnie u sklepów, sklepików dużych, małych, no nie wiadomo. Zasadniczo Rebel powiedział, że my już nie mamy. Talizman piąte. Edycja się wyprzedał. Teraz pewnie szukajcie sobie w innych sklepach, bo my już nie mamy. Ale Talisman Magie i Mierz ma taką oficjalną premierę, gdzie wreszcie będzie docierało do ludzi, którzy są spragnieni talizmana, jak również do tych, którzy w innych sklepach poza Rebelem będą chcieli sobie tę grę kupić. Miesiąc, który Marek odpisze mi na wezwanie Marek, napisz mi co tam ciekawego u ciebie I tak jak u wszystkich wydawców, żeby nie było, Marka, nie pomijam. To Marek mi odpisał, więc od razu widzę, że ten miesiąc będzie dobry, bo jak już Marek odpisuje, to już musi być święto. Pozdrawiam. Ale co mamy tutaj od Marka? Czy oczywiście będą jakieś figureczki, jakieś miareczki, inne pierdueczki bardzo dobre, które bardzo lubimy. Ja to się trochę naigrywam z Marka, żeby później miał za co mnie rugać w trakcie spotkania. Otóż, jeśli ktoś lubi A Song of Ice, Fire, czyli kapitalno naprawdę bardzo nam się podoba. Graliśmy z Karosem. Jest taki materiał bodajże chyba na kanale umarka z naszego pojedynku. To Jeśli ktoś lubi grę o tron figurkową, to proszę. Jest też kawaleria zwiadowcza barateonów do tejże gry. No i następna, która mnie już bardzo interesuje, to w sierpniu będzie miała premierę gra z serii Epic Battle, a dokładnie jest to Hail Caesar, czyli jest to element, który odnosi się do czego? Do starożytnego Rzymu, niestety do tego najbardziej popkulturowego elementu, czyli Wojen Punickich, ale zobaczymy, tutaj można powiedzieć, może Marek będzie miał szczęście, gdyż bodajże chyba w listopadzie ma być premiera kolejnego Gladiatora, tak, ja też drżę przed tym, jak on ostatecznie będzie wyglądał, ale zostawmy, zobaczmy ostatecznie kształty tego dzieła, mam nadzieję. I tutaj może Hannibal, a dokładnie Epic Battles z nie wstrzeli się w nurt popularności. Ja na pewno tutaj będę Marka męczył, żeby tutaj przyszedł, żebyśmy sobie pograli i żebyśmy zobaczyli, co to ciekawego rzymskiego jest. Takie hity od War Factory. Pozdrawiam, Marka. Dział do druki. W do drukach właściwie pięć gier się pojawiło, czyli gier, na które prawdopodobnie czekacie, no bo skoro się pojawiły do druki, no to chęć w narodzie jest, żeby te gry zobaczyć. Zaczynamy sobie od gry, która chyba szybko zniknęła. Mianowicie jest to gra pod tytułem Dorf Romantic, czyli gra nie z kilku powodów, ponieważ z jednej strony jest to kafelkowiec kooperacyjny, w dodatku będziecie w niego grali, odblokowując kolejne elementy, dzięki czemu do gry będziecie dołączali kafelki, dzięki czemu ta gra będzie za każdym Razem wyglądała inaczej. Oto taka ścieżka rozwoju. Ciekawy, niecodzienny tytuł, bo była taka gra też komputerowa Dorf Romantik. A tutaj, proszę, została splanszowiona. Czy ładnie, czy fajnie? Widać, że tak, ponieważ ludziom się podoba. Ja, ja muszę powiedzieć, że grą komputerową to zainteresowałem się chyba po tym, jak zagrałem w planszówkę. A może mówię o innej grze. Zasadniczo Dorf powraca. Powracają też dwie gry logiczne. Pierwsza to jest Smart Dog, a druga Logi Boost. Smart Dog i Logi Boost to są takie można powiedzieć klasyczne gry Smart Gamesy, które polegają na tym, że macie książeczkę, w książeczce macie pewne zadania i brakujące elementy musicie według prawideł, które wam narzuca gra, musicie tak umieścić, żeby rozwiązać zagadki logiczne. Więc jeśli ktoś lubi takie zagadki logiczne dla jednej osoby, bo są dedykowane, dla jednej osoby, lub rozwiązywać z kimś, bo też swojego czasu z rozwiązywaliśmy. Taka gra była czekoladki i tam rozwiązywaliśmy szczególnie te najtrudniejsze razem. To bardzo proszę, takie smart games są. Do w sprzedaży powróci również przekochana, przefantastyczna gra, której fenomen, fenomenu nie rozumiem, ale też się w nią wkręciłem. Mianowicie jest to gra pod tytułem Tuning Machine. Tuning Machine jest to tytuł, w którym będziecie musieli odgadnąć pewien kod zadając. Pewnej maszynie pytania, yy, które sprowadzone są do pytania o liczby i wykluczenia pewnych liczb w ciągu będą powodowały, że szybciej wpadniecie na dany numer czy nie. Bardzo proszę, Turing Machine. Najprościej jak to mogłem powiedzieć, wam powiedziałem. No i następna gra Ubongo Junior. Ubongo seria, kto ogląda tutaj dłużej kanał TV doskonale wie jakie się nie zamówicie, wpieniam na grę Ubongo, bo ona jest fajna, ona jest prosta, ona jest logiczna. Łatwo ją wytłumaczyć, często ją zabieram na eventy, ale ja takie bęcki zawsze dostaję w Ubongo, bo kiedy wszyscy sko to ja jestem mniej więcej w połowie i to mnie wpienia, chociaż też nie zawsze. To bardzo proszę. UBONGO Junior, czyli taka prosta rzecz, gdzie mamy elementy, które musimy ułożyć. Taka piękna żórawka, żrafometr. Dokładamy sobie te elementy i kto ułoży pierwsze do pewnego poziomu, to oczywiście nie wygrywa dane rozdanie. Już widzę, jak moja córka będzie mnie w to lać. Takie do druki w sierpniu. Na GameVodzie w sierpniu znajdziemy cztery rzeczy, co też pokazuje, że w sierpniu jako miesiąc wakacyjny też tak sztyle się nie będzie działo, co pewnie we wrześniu, chociaż we wrześniu to startujemy z Cyberpunkiem od Łukasza Woźniaka, który zasie całą masę pieniędzy na polskim rynku, już nie tylko na polskim i pewnie tam jakieś kolejne rekordy będą bite z tą grą związane, ale to jest wrzesień, na sierpień też coś mamy i cztery rzeczy już możemy sobie zerknąć i zaczynamy sobie od gry Potułem de hats of Mont saint Michael. Czyli jest to gra, która będzie odnosiła się do Francji, jest to gra przygodowa, kooperacyjna Solo Coop, jak tutaj widzicie, w której to przyjdzie nam się wcielić w takie piękne koty, które naprzeciwko siebie będą miały zmetalowane dziwne karaluchy plus szczury, plus jakieś myszki. Gra, która tak bardzo mocno przypomina mi Myson Mystic. Zobaczymy, może to ma coś wspólnego. Jeśli ktoś lubi gry przygodowe, to bardzo proszę. Taki tytuł też widać, książeczka otwarta, czyli taki ten system szczęki 2. Książka otwieramy, dawaj bez żadnego zbędnego setupu. To stało się modne, dzięki czemu te przygody łatwiej się rozkłada i łatwiej opowiada. Takie cuda możecie sobie zobaczyć na GameFoundzie. Następna gra, The Fisherman. No, mieliśmy sobie taką grę w Polsce, nazywała się Wielki Połów, która była wydana i to była bardzo dobra gra, aczkolwiek usadzona w klimacie łowienia ryb i o jaki wielki rekin, matko, jak boję rekinów. Znaczy widziałem jakieś tam za, w, w jakichś akwariach takich wielkich, gigantycznych, ale widzę jak taką mordę rozdarta, to po prostu to jest dla mnie jakiś koszmar. E, tak czy inaczej, The Fisherman, e, czyli e, sobie pływamy statkami, a jak pływamy sobie statkami, to w międzyczasie możemy sobie połowić ryby i kto będzie robił to lepiej, wygra e, e, grę Ciekawa rzecz. Następna, którą sobie nawet tutaj kliknąłem do obserwowanych, bo jak kliknę sobie do obserwowanych, to otrzymam termowy podarunek. Lords of Heaven od Falanxu, czyli naszego polskiego wydawcy. Gra, którą już widziałem na jednym z eventów. Też poznałem autora, bardzo przyjemnego, serdecznie pozdrawiam, który. E, zrobił grę o wyprawach krzyżowych e, Poprowadź jedną z czterech e, frakcji średniowiecznego świata krzyżowców cesarstwo bizantyjskie kalifat e, fatymidów albo wielkich seldżuków walczą o kontrolę nad Jerozolimą i zdobądź dominację na Bliskim Wschodzie wykuł historię pierwszych wypraw krzyżowych na nowo ja muszę przyznać że tak jak jestem e, psychofanem e, starożytnego Rzymu tak również bardzo bardzo mocno interesowałem się e, i jeszcze interesuję e, wyprawami krzyżowymi e, pierwszy i to później jak się zmieniało, e, dlatego z wielką chęcią w tę grę, bądź co bądź, taką quasi strategiczną wojenną, e, zagram, zobaczę i będę kibicował temu projektowi. E, trochę mniej będę kibicował projektowi, e, który wita nas guten, tak i dowiadujemy się, że będziemy tutaj eksperymentować, szukając leku na jakąś chorobę. Znaczy, powiem wam dlaczego, tak trochę mniej temu kibicuję. Że eksperymenty, medycyna, Niemcy. Ja mam też pewną historię rodzinną, o której może niespecjalnie tutaj będę opowiadał, ale Niemcy, medycyna i eksperymenty źle mojej rodzinie wyszło, szczególnie mojemu dziadkowi, więc no, jest taka gra i, i jest. I tyle powiem. Fajnie. I to by było, kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że całe zestawienie, wszystko, co tutaj znaleźliście, Wam się podobało. Znaleźliście sobie również jakieś ciekawe rzeczy, które chcielibyście sobie, nie wiem, posiadać albo wesprzeć i cieszycie się, że jesteście po planszowej stronie mocy. Ja może Wam też powiedzieć, że jest to ten konkretny materiał. Nagrywam bodajże półtora tygodnia przed jego emisją. Jest to ostatni materiał, który nagrywam przed urlopem i tak czuję, o, jeszcze tylko złożę, i mam po prostu wakacje po 11-miesięcznej harówie Mam dwa tygodnie przerwy, która jest mi niezwykle potrzebna. To tyle, kochani, na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału Game TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.